Halo, halo! Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z DLC modyfikacji do gry Gothic 2. Tak się prezentuje moja postać, tak wyglądają zadania, tak też wygląda ostatnio zdobyty ekwipunek. Kolejny smoczy korzeń tutaj znalazłem na dole, w tym grobowcu, w jednej z wnęk. Ja już go wam tutaj nie pokazywałem, no bo w sumie te szkielety, które mogłem, to pokonałem. No i dzięki temu tak wygląda moja postać, jak wygląda. Bardzo spoko. Tutaj jeszcze bym poczekał, zanim wezmę Dandolo, no bo wydaje mi się, że mam pewien pomysł na tutaj tą bestyjkę. Mam pomysł. Natomiast jakby to zrobić? Zapisać grę. A jak zapiszemy... Tak jest. Proszę bardzo, jestem w stanie zadawać obrażenia i to całkiem spore, bo aż za 15, więc warto. Tak jest. Proszę bardzo. Tylko teraz może bym zapisał. Bo to nie sztuka, jakby on skubany jednak jakoś w las tu. Ale proszę bardzo, za 15 jestem w stanie zadawać te obrażenia. Tylko problem, że muszę trafić, nie? Ale już widzicie, 495. Nie byłem w stanie zadawać obrażeń, jeśli chodzi o miecz, bo po prostu jestem na jednego strzała u niego. Zresztą patrzcie, ile on ma ochrony. 1100 nawet na takie rzeczy. Tylko że w Gothic 2 zawsze zadajemy za 5 obrażeń, a dodatkowo to ma jeszcze obrażenia od ognia, czyli jeszcze więcej. Tak jest. I proszę bardzo, dobrze trafione, zadaje całkiem sporo obrażenia. On tutaj nie może wejść. No, nie moja wina. Tak jest. Trzeba zmieniać trochę tutaj pole, w którym strzelamy, no bo nie zawsze pociski są w stanie dojść po prostu piekielnego cieniostwora. Ale to jest bestia. No jeszcze z taką siłą to się nie mierzyłem, która by miała mnie na jednego hita dosłownie. I której by było tak ciężko obrażenia zadawać. Masakrycznie dużo ma ochrony. W sumie nie wiem, czy mag mógłby tutaj zadać jakieś obrażenia. Na przykład, nie wiem, myślałem szczerze powiedziawszy też o lodowej fali jakiejś, ale nie mam akurat tyle jeszcze many. Albo po prostu o... Tak jest. Wal w niego. Tak jest. Wal, musimy walnąć. Nie możemy za blisko podejść. No bo żeby on do nas nie dopadł. Albo brylę lodu myślałem jeszcze. No. Chłopie. Mnie denerwujesz. Ugrzęźliśmy trochę. Tak jest. Dobra, 150, 135. Tak jest, 120. Idzie, idzie, no. Tak jest. I jeszcze dwa razy. Tak jest, 550 tylko, naprawdę. Patrzcie, ile strzał zmarnowałem, no zmarnowałem dużo. Kosz szkieletu, to jest jedyne, co tutaj dostałem, naprawdę. No ale bestia pokonana, nie? Piekielnik. Piekielniki, tylko piekielniki. O, coś tu zakopane jest. Warto sobie zapisać. No jakby miało się coś pojawić niebezpiecznego, no to lepiej zawsze zapisać, bo to człowiek czuje się po prostu swobodniej wtedy. Ach, zdaje się, że coś znalazłem. Czarny miecz i sakiewki. Co to za czarny miecz? Czy lepszy od mojego obecnego? Sprawdźmy. O tak! Wow! Legendarny piracki miecz. 120 zręczności, 10 punktów zręczności za mało, ale 165 obrażeń. Bonus do walki bronią jednoręczną 10, długość 115.
Oj, naostrzymy go i będziemy go wykorzystywać. Piękna sprawa, ależ to było dobre. Ło, matko kochana i córko, i matko i córko, i nosie przenajświętszy. Dandolo, bestia nie żyje. Bestia nie żyje. Naprawdę. Bardzo dobrze. Nie sądzę, abym poradził sobie z tym stworem. No, nie dałbyś rady. Chodźmy. No to chodźmy. I ja mam cię odprowadzić, więc rozumiem, że harpi żadnych się nie pojawiły. No to co, ja robię krótkie cięcie i moi drodzy, widzimy się chyba na statku, no bo co wam będę pokazywał? To, że sobie biegnę tutaj z Dandolo? No i moi drodzy, proszę bardzo, dopływamy do okrętu. Tak jest, mamy Dandolo. Jesteś w stanie tutaj wejść razem ze mną? Ej, no co jest? Dobra, trochę trzeba się pośpieszyć, bo to tak będziemy brodzić do usranej śmierci. Trzeba mojego kapitana znaleźć i powiedzieć mu, że słuchaj, słuchaj, stary, udało mi się Dandolo tutaj sprowadzić. To było oczywiste od dawna. Przecież wiadomo. Gernot. Nie? Witaj. No chociaż Dandolo wlazł. Dandolo! O, jesteś. Chwila. Dobra, odejść Dandolo do jaskini. Po co? Jesteśmy na miejscu. Tak. Wreszcie dotarliśmy do celu. Bez twojej pomocy na pewno bym zginął. Dziękuję ci. Och, zanim zapomnę. Zanim podpłynąłem na rafę, chciałem popłynąć na inną, która znajduje się tuż przed naszym dziobem. Widziałem tam statek orków. Kto wie, co można tam znaleźć? Człowiek za burtą, sprowadziłem. Mogę to zgłosić Grantowi, że jest z powrotem na pokładzie. Jeśli nadal chcę wrócić na rafę z brakiem statku orków, o którym wspomniał Dandolo, powinienem to zrobić jako pierwsze. Okej. No, proste, że tak. Tylko, że jest taka godzina, że szczerze wolałbym najpierw tak, głów jazd. Chcę zwiększyć moją moc życiową, to przede wszystkim zdrowie plus 20 za 5 punktów nauki i jeszcze raz zdrowie za 5 punktów nauki, super sprawa. Pokaż mi swoje towary, co masz dobrego? Setkę, dwusetkę. Zgarniam, to też zgarniam i to też zgarniam. Potrzebuję jak zły. Dobra, coś jeszcze, bryła lodu, lodowa fala, duża kula ognia. To się może też przydać. List w języku orków, to mi akurat do szczęścia niepotrzebne. No i dobra. Jeszcze więcej HP, natomiast jest brzydka pogoda. Nie widzę tego. Więc przede wszystkim prześpimy się i płynę na kolejną wyspę, no bo do świtu. No bo przepraszam was bardzo, no ale to proste, samo przejście się rozumie, że trzeba na kolejną wyspę tutaj zrobić ewakuację na kolejną. Dobra, zapiszmy grę. Może nie ewakuacja, abordaż może by było lepszym słowem. No, aczkolwiek też nie do końca mi się podoba, więc w sumie nie wiem, jakie by było najlepsze słowo na... Nie wiem. Abordaż to statek się abordażuje, nie? Raczej nie wyspy. Więc to odpada. No nie wiem, co by było można... Odkryjmy następną wyspę może, albo no nie wiem. Coś ten deseń. Płynę tak szybko jak się da. Widzę już tutaj nieśmiało kawałek tej wyspy. Mam nadzieję, że ci orkowie, którzy są na tej wyspie, którzy się rozbili podobno, tak? No nie będą jakoś przesadnie mocni, albo niech będzie ich jakoś bardzo dużo. No bo też nie oszukujmy się, wtedy będę miał problem, żeby ich pokonać. A zdecydowanie wolałbym sobie z tym poradzić, więc słuchajcie. Co następuje? Orkowie, wygłupie. No, i tu zakończmy tą wypowiedź, bo YouTube nie lubi za bardzo, gdy człowiek używa niecenzuralnych wyrazów, tudzież wyrobu mięsnego do mówienia i wtedy jest niezbyt sympatyczne, jeśli chodzi o monetyzację. Poza tym często mnie ucina, nawet na pastach, wiecie, na pastach po prostu YouTube stwierdza, że nie ma takiego bawienia się i ucina mi zasięgi. To już jest chamstwo. No. Ale tak bywa. Ok.
Okej. Dobra, chodź ziomek. Nie masz kuszy przypadkiem? Nie masz. Ej, ty jesteś spoko. Kość goblina, krusz pak, proszę bardzo, młotek, menzurka, akwamaryn, pusta butelka. O, właśnie, butelki z wodą sobie uzupełniłem na tej wyspie, na której byłem. To też spoko, bo mi się przydały, proszę bardzo, rybki. No, takie przydatne rzeczy, ryby to nie są przydatne rzeczy, nie? Kolego? Ich mach dich fertig, Mora. Okej, widzę, że w jaskini trochę was siedzi. Tędy można wejść. Okej. Eliksir many, ekstrakt leczniczy, proszę bardzo. Sakiewka, miło, co się z wami robi interesy. Szczególnie z marynarzami, bo to jest skrzynia z prowiantem. Fajnie, super sprawa. Co tu jeszcze mamy? Beczka wina, o! Co to za beczka wina? Sakiewka, otwórzmy. 5 bryłek złota, po prostu beczka wina, skrzynia z prowiantem. Sporo. O, dobra, może byśmy na górę weszli też. Nie da się. Nieładnie. Znaczy na pewno się da jakoś. Tylko akurat nie tędy, nie? No, tędy mogłoby się dać. Tędy też, nie? Ty, no ziomek. Chyba się nie rozumiemy, Roland. Ja chcę wskoczyć. O. Teraz się zrozumieliśmy. Super sprawa. Sakiewka. Dobra, i tędy tutaj. Raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, hej. Dobra, esencja lecznicza. Co my tu jeszcze mamy? Przemiana wilka, lodowa strzała, strach. No macie trochę fantów. Rozumiem, że na górze pewnie nic nie ma. Chyba nie. Ale wskoczyć nie zaszkodzi. Dobra, tu w sumie nie ma nic. Dobra, co tam? Pozdobywałem trochę rzeczy, sakiewka. Fajnie, bryłka złota. Dobra, to trzeba teraz będzie się pozbyć orków w tej jaskini. Trzech. Grunt to znaleźć dobre miejsce, w którym łatwo będzie ich cisnąć. No chodźcie, no. Ech, orkowie marynarze, to po prostu w ogóle nieprzygotowane towarzystwo do piracenia, no nie. Znaczy, bardzo dobrze z mojej strony, cudnie. Dobra, tu, że się statek rozbił, to ja się bardzo cieszę. Co my tutaj mamy jeszcze? Rogowa muszla. Pieniek drzewa. Coś więcej? Tam jeszcze kogoś mamy. Łyżka, kociołek. Kłoda, kilof. Co ty tu kopiesz? A, żeś prawie mi zaszkodził nawet, wiesz? Prawie robi wielką różnicę. Tu jeszcze ktoś, patrzcie ilu... Co was się tutaj narobiło? Dobra,
wiecie co? Zabolało mnie to. Szczerze, zabolało mnie to. O, żeż więcej was tutaj jest. Skrzynia z minerałami. Więcej, naprawdę więcej. No, to ciekawa sprawa. Eliksir 200. I będziemy wracać, to będziemy czyścić te skrzynki. Tylko szkoda, że już marynarze się skończyli. Lodowa lanca, nie. Kula ognia, słabe obrażenia zadaje. Duża błyskawica, o. Coś mocniejszego. Dobra, moi drodzy, trzeba coś mocniejszego, coś tutaj załatwi. Kula ognia, nie. Większe uleczenie, gejzer, tchnienie śmierci mam nawet. O, spoko. Dobra, duża kula ognia, 6. Tak jest. Chodź tu, stary. Ty ziomek, mnie trochę denerwujesz. Dobra, jest jeden. No to z pojedynczym mogę się bić, jak gorzej jak dwóch leci, nie? Ach, gdzieś spadł jego. Dobra, esencja za setkę. Gdzieś spadł jego, spadła jego super broń, to nie fajnie. Tego też zniknęło, no co to jest za jakieś machlojki po prostu. I seteczka. Dwóch jeszcze. Dobra, prawda jest taka, że tak, z czarów to nie, to działa, to nie działa. Dobra. Ktoś utknął. Dobra, skończyła mi się moc.
wchodzą jakieś obrażenia. Dobra, to coś idzie, nie? Coś idzie. 15 to nie jest źle. To fakt, że ten mag nie jest w stanie mi tutaj dopaść, co mnie cieszy bardzo. I póki się przyciął kapitan, który ma 780 HP i 308 odporności. Kurde, jebaniutki. No to... to jest jedyny sposób, jaki ja widzę na razie. Trzeba będzie tego maga jakoś tutaj ogarnąć. Bo mnie też załatwi to kukulą ognia na raz. Może faktycznie trzeba by było w niego przycelować. Patrz jaki! Czy mana mu nie kończy? Mi się kończy, a tobie się nie kończy? Co to jest w ogóle? Dobra, kapitanie, bo umarłbyś już, co? Dobra, weszło. Te strzały są niezłe, jeszcze te wybuchowe bym chętnie wypróbował. Tak jest. Tak jest, piękna sprawa. Robi się jasno, to też fajnie. Kurczę, nam sporo odcinka nawet nam zejdzie na tym statku orków. Znaczy statku, tym wraku orków. No i na tym, że Dandolo uwolniliśmy i tej bestii się pozbyliśmy, to jest fajne. Fakt, muszę broń w ogóle, zapomniałem broń naostrzyć. Może będzie wymagała mniej zręczności. Ej, ziomek, moje strzały. No, ciekawa sprawa. Walę w szamana. Czyli padnie pierwszy. Miło z jego strony, że się tak podłożył. Ale wolę... ale celuję w tego kapitana, nie? Żeby ten ork nie pomyślał sobie, że tutaj trzeba się gdzieś uzdrowić. Ty ziomek, bo... trochę bardziej kapitan mnie interesuje. Bo jest potężny, jest na jeden strzał, znaczy ja jestem na jeden, góra dwa strzały kapitana, znaczy na twoje też w sumie. Chciałbym być szczery. Tak jest, dużo strzał kupiłem, naprawdę dużo strzał kupiłem. Kurde, muszę chyba zadbać o to, żeby się wyświetlały, bo się nie wyświetlają. W liverze się wyświetla ilość strzał, to jest spoko. Muszę sprawdzić, czy gdzieś w ustawieniach to mam. No. Dawaj jeszcze. Czy on się tutaj uzdrowił może? Jeszcze jedna. Szóstka. Dobra, ten już umarł, na szczęście. Ej! Dobra, teraz ty. Tak jest. Wiem, moi drodzy, że to trochę trwa. No wiem, ale... nawet nie, widzieliście co... znaczy nie widzieliście, ale ten kapitan ma mnie na strzała. Więc wolę nie ryzykować. A strzały i dystans to jest coś, co jest... o, jeszcze ze dwa razy zostały. Naprawdę bezpieczne. No właśnie. Pięknie, pięknie. Dziękuję, szamanie. Skała krystaliczna, topór, wojsk... właśnie, co to jest za broń, którą ja tutaj trafiłem od tego orka? Krusz, or, róg? Nie. Topór wojenny, 140. Ork miał to. Proszę bardzo. Zapas bełtów, eliksir życia. Proszę. I eliksir ducha. No to eliksir ducha od razu. Hop. Zapas bełtów, 30 bełtów, super, i jeszcze bełty przydadzą się, i zapas bełtów jeszcze przyda się, i mała burza ognista, super sprawa. Okej, elegancko,
Co jeszcze mogę zrobić? Tutaj mogę... Okej, to mogę złożyć czerwonej rudy. Wow. Dobra, moi drodzy, tam widziałem ich sporo jeszcze zostało. To ja zrobię krótkie cięcie. Tutaj po prostu wydobędę, ile jestem w stanie tej rudy. Bo to o, jeszcze wiedzę o wydobyciu rudy zwiększyła się. Ale i tak mam chyba bardzo dużą. Wydobędę, ile jeszcze idzie tej rudy. No i cóż, moi drodzy, spotkamy się na okręcie. Ale patrzcie, plus 5. Jak tutaj, mam powiedzieć 100. A i tak wpadają mi tutaj nieźle. Ale to w sumie dobrze, bo szkoda po prostu tracić cenną rudę. Kiedyś mi pisaliście jeszcze chyba na pierwszej wyspie. Patrzcie, ile z jednej masz. Kurczę, Roland, ale będziesz tutaj, wow. Patrzcie, no bardzo dużo do wydobycia mamy. Bardzo, no, a tu jest kilka tych jednak złóż się tutaj było po drodze mijanych. Dobra, tak jak powiedziałem, ja sobie tutaj robię cięcie i widzimy się już na okręcie. Ale się zrymowało. Moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem na pokład. No i też padło mi minerały szlachetne, więc też poszło w górę. Ruda 170. Ależ kichnąłem nawet. Mam nadzieję, że nawet tego nie słyszeliście, ale zobaczymy. No i proszę bardzo, tak też wyglądają tutaj ostatnio zdobyte przedmioty. Czarną perłę, bo jeszcze 3 trafiłem. Czerwona ruda i bryłka rudy. To nie jest to samo, co magiczna ruda, bo magicznej rudy mam 317, no ale widzicie, jeszcze mam bryłkę rudy, no i jeszcze nieoszlifowany rubin, no i eliksir życia. Wszystko się zgadza, wszystko pięknie tutaj mamy. Co bym chciał zrobić na osełce? Spróbować naostrzyć moją broń. Szpada, chyba to jest... A nie, to jest czarny miecz, przepraszam. Dobra, teraz chyba już mam wszystko. Jak ten czarny miecz? 120 dalej wymaga zręczności, ale 175 aż. Uhohoho. To będzie o 15 więcej obrażeń. Super sprawa, tylko nie mam zręczności tyle. Brakuje mi 10 punktów. Trzeba by jakieś eliksiry albo coś do zręczności znaleźć. Gdzie jest Dandolo? Bo w sumie chciałbym go znaleźć. I wtedy sobie pogadamy. Czego nowego? No moi drodzy, poszukałem Dandolo, ale nigdzie go nie byłem w stanie znaleźć, więc jedynie co to zagubieni orkowie. Coś znalazłem, więc może po prostu z Dandolo sobie to wyjaśnię, jak już tam gdzieś dopłyniemy. Gernon, słuchaj, odnalazłem Dandolo. Odnalazłem Dandola i wróciliśmy na pokład. Kogo nie widzę. Powinno się. Wszystko ci się udaje. Cieszę się, że nasz stary przyjaciel wciąż żyje. Rzeczywiście to zrobiłeś. Jestem z ciebie dumny. Co z dziurą? Za niedługo zostanie zatkana, no i wreszcie sztorm słabnie. Dlatego możemy kontynuować naszą podróż. To jazda. No nie, znowu gdzieś kurde mnie wywiało, nie wiadomo gdzie. No o co tu chodzi, nie? Też warta uwagi sztuczka, niech dojdzie do końca i nie wywali mi błędem, bo wyrzuciło mnie już raz. Access violation wywaliło, więc kurde, mam nadzieję, że tym razem się to nie stanie. Więc, paladynie, dotarliśmy do brzegu Farantu. Co mam teraz zrobić? Siłą niczego tu nie osiągniemy. A więc musisz działać sprytnie i odważnie, jeśli chcesz poradzić sobie z czyhającym tu niebezpieczeństwem. Weź tę szatę. Taką noszą uczniowie czarnych magów z Arantu. Dopóki będziesz ją nosił, wrogowie będą uważali ciebie za swojego i nie zaatakują cię. Skąd masz tę szatę? Mistrz Wulfias zbiał ją kiedyś z jakiegoś adepta. Teraz uważa, że możemy jej ponownie użyć. No cóż, zobaczymy, czy ma rację. Tylko nie ubieraj jej tu, na pokładzie, bo łatwo możemy pomylić cię z wrogiem. Zdejmuj ją także przed spotkaniem z koczownikami i innymi ludźmi walczącymi z asasynami. I jeszcze jedno. Niestety, nie możemy ci pomóc w tym zadaniu. No oczywiście. Jeśli orkowie lub asasyni dowiedzą się, że u wybrzeży Arantu stoi królewski okręt, to z nami wszystkimi koniec. Nikomu nie będę mówił, że tu zszedłem na ląd. W to nie wątpię. Jak znajdziesz się na brzegu, kieruj się do Ashdodu i postaraj przedostać się do świątyni. Jeśli zagrażające nam zło naprawdę pochodzi stamtąd, spróbuj dowiedzieć się o nim jak najwięcej.
A teraz już idź. Niech Inouz cię wspiera w tym trudnym zadaniu. Opuścić Warant, okej. Okay. Świątynia Ashdodu. Okej. Okay. Chyba zatrzymam się na dłużej w Warancie. Jeszcze raz mogę odwiedzić inne wyspy i Korinis. Spoko, wysłannicy ciemności. Orkowie w Warancie, przyjaciel koczowników, droga asasyna. Okej, okay. Zgubieni orkowie. Sztorm i człowiek za burtą też wykonane. No właśnie, skoro inne lokacje mogą odwiedzić, to spróbujemy. Gernot, mamy o czymś do pogadania? Nie. A orkowie to chyba Sven, Berta, Beowulf, to chyba z Dandolo. Jesteś stary. Udałem się na rafę ze statkiem orków. Niektórzy orkowie przeżyli katastrofę. Zająłem się nimi i uwolniłem od kilku cennych rzeczy. Wspaniale. Wiedziałem, że będzie warto. Dobra, czyli zadanie, proszę bardzo, zagubieni orkowie wykonane. To wykonane, co jeszcze? Jeszcze było kilka. Pradawna magia, syn marnotrawny, okej. Garik niedługo wróci na Ardamos. No właśnie, to bym chciał to zrobić, czyli na Ardamos. Do Warantu jeszcze wrócimy. Widzę, że fanty się pojawiły. Gdzie ta szata? Tu. Stara szata adepta. O kurde, ale to jest... Naprawdę? Szału nie ma, dupy... No, może dupy trochę urywa. Dobra, cześć, Wufias. Dobra. Nie sądzę, żeby w tej sprawie... Wybieram się do świątyni Ashdodu. Aby tam się sprawdzić, muszę opanować sztukę magii. Nie mów, że o tym nie wiesz. Zauważyłem to. Zdaje się, że przyjdzie mi raz odstąpić od moich zasad. Było dokładnie tak, jak mówię. Niech Inouz mi przebaczy. O. Jeśli posiadasz niezbędną wiedzę o magii, nauczę cię pierwszego z trzech kręgów magii. Naprawdę? Mam nadzieję, że nie nadużyjesz mojego zaufania. Pierwszego z trzech? Skąd? Odstąpiłem od naszych zasad tylko dlatego, bo wiem, jak bardzo ważna jest twoja misja dla nas wszystkich. Nie zapominaj o tym. Drugi krąg, 5 punktów. A jakich receptów? Jakich jest tego? Trochę nie chcę. Magiczne zwoje. Ucz mnie. Błyskawica, światło. Zwiększyć moją manę możliwościowo. O, to jest fajne, że manę możemy. Naprawdę nie mój problem. Przy okazji, eliksir ducha. Jak widzicie, mam bardzo dużo kasy, bo posprzedawałem tutaj właśnie swoje uzbrojenie na tym statku, więc mam więcej. Niepamięć, strach, ognista strzała, leczenie lekkich ran, kula ognia, lodowa fala. Podobno to warto, więc kupmy tą lodową falę. Nic więcej tutaj interesującego nie masz. Co do mocy życiowej, 26 punktów. No teoretycznie mógłbym, znaczy, nie wiem, czy można się nauczyć. Hawk. Hej, ty. Co masz do sprzedania? Co? Czego ci? Krusz, patrz, pada. Tu szału nie ma. No tu szału nie ma, faktycznie zejdziemy na dół. Sprawdzimy, co tam na Albatrosie się pojawiło. Proszę bardzo, ile dóbr. Wszystko zgadzam. Wolfgang, patrzcie. Pokaż mi swoje towary. Chętnie. O, widzicie, co on ma? No właśnie, ja mu wszystko opchnąłem, co miałem. Dzięki temu też ma... Znaczy wszystko, no dużo rzeczy mu opchnąłem. Czemu moment? Chętnie. Widziałem jakiś kaptur, a ci kaptura nie pychałem. Ulepszony kaptur kolczy 20-20. A mój ile ma? 21. To nie jest lepszy. Ten kolczy. Nie jest lepszy. Nie jest lepszy, tu chyba wszystko zgarnąłem, jeszcze się przejdę. I wiecie co, ja bym się jednak udał na te dwie mniejsze wyspy, niekoniecznie na moją obecną. I jeszcze chciałbym sprawdzić, czy coś tutaj się nie pojawiło. Ode mnie nikt się tego nie dowie. O, tu się pojawiło. O tym było wiadomo od dawna. Jego czyny były sprawiedliwe. Okej. Lewo, lewo. Lewo, lewo, lewo. Złoto, srebrne naczynie. Coś tu się, patrzcie. Nowy statek chyba po prostu. To nie jest ta sama lokacja, w której byliśmy. Doszło do mnie to, łóżko.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Jak to nie mogę otworzyć? Przecież to moja pracownia. Jakbym miał tą fanty w tej skrzyni, nie zostawiałem ogólnie, ale gdybym zostawiał, to co, to nie odzyskałbym ich. To tylko gadanie. Albin. Ma oczy. Tak jest. Proszę bardzo, tu wszystko mamy i jeszcze te zmiotki czy są. Moi drodzy, ja pobiegnę do mojego dowódcy, opuścimy warant, ale bo chyba możemy cały czas do niego wrócić. Więc na spokojnie, dobra, miotła, piła, wszystko zgarnięte. I tylko zapiszę grę, bo był problem, żeby tutaj w ogóle się wczytało, więc może być problem, żeby się teraz wyczytało. Dobra, Baldwin. Musimy opuścić Arant. Dlaczego tak nagle? Muszę zrobić coś ważnego. W porządku. Ufam ci. Gdy wyjdziemy na otwarte morze, to powiesz mi, dokąd chcesz płynąć. Ktoś będzie musiał za. Okej, dobra. To na jedną z tych wysepek trzeba małych. Na pewno nie na Korinis. Na Korinis nie chcę. Tam może już byłem, więc na to morę też na razie nie witamy. Ale jeszcze te takie małe wysepki jak najbardziej. Z Varant na razie sobie odpuścimy. Duży jest. Okej, teraz mogę, tak? Mój kufer otwarty. Tutaj już nic nie ma, nie ma. Dobra, teraz, okej, czaję, że to jest taka różnica, że tam jest inny statek, to jest inny statek, ale lokatorzy statku ci sami. Baldwin, dokąd teraz płyniemy? Dokąd? Sam obierz kurs. Kondera, Tamora, Varant, Ardamos, Korus. Na Konderę. Na Ardamos może. Nardamos. Płynie mi Grek na Adarmos. Dobrze. Więc nie ma co zwlekać, odbijamy od brzegu. I znowu chlup do wody. Właśnie, Nardamos. Bo syn powinien wrócić. Witaj. Ty znowu tutaj. No oczywiście. Tak. Ale tym razem nie musiałem przemykać się obok piratów. Na szczęście, nie jest to już konieczne. Niestety, Rash zabronił nam chodzić do lasu. Spotkałem twojego syna. Spotkałem twojego syna. Mój syn. Gdzie on teraz jest? W Korinis. Niedługo powinien do ciebie wrócić. Niedługo wróci. To. Po prostu brak mi słów. Muszę iść dalej. Powodzenia. To wspaniale. Dziękuję ci za tę wspaniałą wiadomość. Dlaczego? Co się stało? Golemy. To straszne. Inous prawdopodobnie nas za coś karze. Najpierw Rash, potem piraci, a teraz? Co teraz? Mów w końcu. Na całej wyspie pojawiły się jakieś dziwne golemy. Więc Rash wysłał kilku ludzi na zwiad za obozem piratów. Te istoty wydają się być nieśmiertelne. Ludzie Rosha mieli szczęście, że udało im się ujść z życiem, gdy doszło do walki z golemami. Bardzo się martwię o naszą wioskę. Musisz nam pomóc. Jak mogę wam pomóc pokonać te nieśmiertelne istoty? Nie jestem magiem. Oj, coś tam czarować. Więc porozmawiaj z Kayo, magiem ognia. Teraz powinien przebywać w byłym obozie pirackim. Z pewnością coś zaradzi na te stworzenia. Dlaczego znowu ja? Czy nie możecie chociaż raz sami rozwiązać swoje problemy? Ty, Roland, exp to exp. Próbowałem. Kayo powiedział, że jest sposób na pozbycie się golemów. Ale jestem tylko zwykłym rolnikiem i nie rozumiem, co miał na myśli. No dobrze. Porozmawiam z nim. Ale niczego nie obiecuję. Dziękuję. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. Koniec. Dobra, czy coś tutaj jest? Ktoś? Iram. Ty. Melvin. Pokaż mi swoje towary. Ale patrzcie, jabłek ile ma, farmerski sen, szynka, mleko, ziemniaczana, marchewka, kości do gry, zupa, sakiewka, 100 strzał. No reszta to chyba nie, ale te jabłka to mi się opłaciły. W ogóle czy mamy mapę tej wyspy? To jest Kondera, tak? No nie, no Tamora to nam nic nie pomoże, no ale Kondera, Tamora, Kondery jest.
Okej, chyba to znaczy, że jest cała wyczyszczona, bo inaczej by się mi włączył. Tam coś jest. Włączyłby mi się lokator, nie? Witaj, Rush. O, patrzycie, kto do nas przyszedł. Mam tu coś do zrobienia. Jak wygląda sytuacja? Źle. Mamy problem z golemami, które zjawili się dosłownie spod ziemi. Ale o nich mało co wiem, więc lepiej pogadaj z Kajo. A co z piratami? No cóż, ci głupcy ode mówili przyjęcia mojej propozycji. Cholera. Niezbyt dobrze to wszystko wyszło. I tak już nie żyli wcześniej. Dobra, moi drodzy, nie opłaca się przenosić, bo w sumie ta wyspa jednak ma kilka potworów, które się odrodziły jakby, nie? Więc słuchajcie, słuchajcie, co następuje. Wygłupie, głupie, marne tuje. Dobra, możemy spokojnie skoczyć i zabić to, co tutaj... O, proszę bardzo, coś jest, nie? Co tu mamy? Silny szczur. Jazda z... Obrażenia za 5 to nie obrażenia. Słuchaj. O, chwast. Czyli coś tutaj jeszcze było. A mapa nie pokazała. A to ciekawe. Dobra, pięknie. Jeden z głowy. Trzeba będzie przelecieć wszystko i uważać na te magiczne golemy. No i też te potwory. No raczej tam przeniosłem się do tego obozu. No i niestety nie udało mi się za bardzo wszystkiego ocalić, co mogłem. Cześć, Gaston. Wszystko. Nie powinienem. Nie lubisz mnie chyba. Coś jeszcze. Słuchaj, odwal się ode mnie. Jakie wilki? Nie ma wilków. Dziki odyniec, duży jadowity krwiopijca. To spoczko. Ej, dobra, to moi drodzy, to ja sobie to załatwiał. Golem będę mijał. No chodź tu. Ech, to prosta sprawa tutaj jest, naprawdę prosta sprawa. Co tu jeszcze jest? Wściekły wilk, silny olbrzymi szczur, duży jadowity krwiopijca. Pięknie, tu elegancko mi idzie. Moi drodzy, to ja sobie tą wyspę poczyszczam z tego, co tutaj się pojawiło. A my spotkamy się w kolejnym materiale, jak już tutaj to oczyszczę, dojdę do Kajo, zobaczymy, co tam ciekawego jest. No i będziemy kontynuować tą przygodę, potem kolejna wyspa i kolejna, bo jeszcze dwie nam małe zostały, więc za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Tak też wyglądają zadania wykonane, jeszcze syn marnotrawny, proszę bardzo, jest mniej, ale za to tutaj pojawiło się nowe zadanie, które jest związane z tymi golemami, potężne golemy, więc proszę, proszę bardzo. Tak wyglądają ostatnio zdobyte przedmioty, tak się prezentuje mapa tutaj, teoretycznie nic tutaj nie powinno być. Zadania, postać, słyszymy się niedługo, cześć!